Cześć. Ładny ten krawat, nie? Cześć. Kupiłem go w Szubinie. Wow, niemożliwe. Tak. Taki kolor w Szubinie? Można? Jak się chce, to można. Wow, cześć. Kosmici, zobacz, dla ciebie to mam małego kosmita. Sam wow. Zrobiłem. Także masz... Cześć. Masz w prezencie. Dobra. Małego kosmita. Wow, dzięki. Wypalonego w linie, wiesz, na ładne. Sosynie, wiesz, na ładne. Sosynie. Zaraz schowam. Cześć. Miejscu, bardzo ci. Proszę. Tak. Dobra. Że robi przyjęcie. Tu też są takie z tych różnych okresów. Nie? A jak tej serii weneckiej? Okej, okay. Chyba jeszcze są. Tak? No bo dzwonił ktoś jeszcze z Bydgoszczy jedzie. Filip Jakowa dzwoniła, że myślała, że to jutro. A no właśnie. Wow! Rajskie wino. Ty, kurde, wypiłem to twoje wino, rewela. Ty. No widzisz, tylko rewela. Żeby ci nie wypadło, bo to wiesz. Ty, takie... mam te kalendarze dla was też. No, Litka ma przyjechać. Ma przyjechać? Marzę, no ja. Dobra. Nie dopaliło. Nie? Wow. To trzeba ja włożę w torbę. Słuchaj, jeszcze gadałem. Tak. I pozdrowionka, nie? Bo mówię, że idę do ciebie i... Bo ja z nim też gadałem ostatnio. No, wiesz jak to... Tak. Z nim jest, nie? Jęczący. Nigdy nie było inaczej. Ja. Chyba tak. No tutaj. Ale do dzisiaj mnie nie zapłacili. Czy ja wyłączę wtedy telefon, wiesz? No dobra. Wystawę Grzegorza. To może zacznę jeszcze raz zdecydowanym głosem. Witam Państwa serdecznie na finisarzu Grzegorza Pleszyńskiego. Teraz będziemy odliczać, czy wszyscy, co powinni, są w odpowiednim kolorze. Witam serdecznie pana burmistrza Szubina, pana Mariusza Kotrzykowskiego. Panie Grzegorzu, pan burmistrz czytał zaproszenie, czy nie? Czytał, od razu widać, bo nigdy go nie widziałem w pomarańczowym kolorze, także naprawdę widać duże zaangażowanie. Dziękujemy bardzo. Witamy również panią wiceburmistrz, panią zastępcę. No, element na piersi przypięła w odpowiednim kolorze. Są z nami nasi radni,
radni Rady Miejskiej. Witam serdecznie. Mam też pomarańczowy sweterek, krawacik. Ostatni krzywdzony widzę. Witam także naszych radnych Rady Powiatu. Ceglany to nie jest pomarańczowy, proszę Państwa. Ale witam moją koleżankę z Szulińskiego Domu Kultury, pani Alinko. To jest prawie pomarańczowy total look. Prawie. Ale są z nami również dyrektorzy szkół, pani Marlena i pani, widzę pomarańczowym, za nią pani Alina Zdrowska. Ten pomarańcz tutaj dookoła nas jest, widzę członków grupy Plamas na pomarańczowo. Czy kogoś pomarańczowego jeszcze powinniśmy tutaj wyróżnić? Będzie trudno, bo tu tyle osób na pomarańczowo, także bardziej tutaj chodzi o to, żebyśmy kolorem zaznaczyli pewien rodzaj wspólnoty, takiej może na chwilę tylko, na godzinę, dwie, ale przez to się tworzy jakaś wspólnota. A powodem do tworzenia wspólnot może być wiele innych, prawda? Znamy, jak to się robi, jak się to buduje, ale ciągle uważam, że też za mało jakby na ten temat wiemy, ale o tym może za chwilę. Myślę, że ten pomarańczowy total look tutaj jest bardzo dobrze widoczny w tym kompleciku pomarańczowym. Dla mnie pomarańczowy kolor kojarzy się z tym, co reprezentuje pani Teresa Płomyk, proszę Państwa. Pani Teresa, pani wstanie. Po prostu z tym, żeby być dobrze widocznym, na przykład na drodze, proszę Państwa. Ten kolor jest bardzo energetyczny. Jest nawet serial o tym kolorze, który dzieje się w mniej kolorowych, w mniej kolorowym świecie. Ale myślę, że dla mnie też kolor pomarańczowy to pomarańczowa alternatywa. Witam serdecznie Państwa na finisażu naszego artysty, finisażu Grzegorza Proszyńskiego. Cieszę się, że Państwo są razem z nami i nim oddam głos Grzegorzowi, to ci wszyscy, którzy mają ten pomarańcz, za chwilę dostaną, otrzymają z rąk Grzegorza pomarańczowe prace, pomarańczowe akcenty, także za chwilę będzie to także widoczne. Ze swej strony, nim pozbędę się mikrofonu, chciałabym Państwa zaprosić na dwa wydarzenia, albo i więcej, czyli do wzięcia udziału w naszych marcowych działaniach związanych z przedłużonym weekendem kobiet. Tu na tej sali 7 marca odbędzie się projekt Kobieta 2004. Oddamy głos, bo mamy czas wyborczy, więc w tym czasie wyborczym oddamy głos kobietom. Kobiety będą mówić na różne tematy. Dwa dni później będziemy szli do nie takiej grzecznej panny w spacerze Nordic Walking i także zapraszam na te wydarzenia. Zapraszam także na Facebook i inne strony, gdzie można przeczytać o szczegółach na ten weekend, które oferuje między innymi także Szubiński Dom Kultury. Czuję się też upoważniona, by w imieniu Grzegorza zareklamować kalendarze, które Grzegorz przygotował. To jest tak jak na studiach. Kwadrans studencki nie minął, czyli pierwszy kwartał jeszcze nie minął naszego roku i możemy stać się właścicielem takiego kalendarza za 25 zł, proszę Państwa. I można tutaj w tym oto słoiku po ogórkach można zdeponować te pieniądze. I oddaję głos Grzegorzowi.
każde miejsce ma swoją pozycję w czasie. I to miejsce dotykałem, kiedy miałem 8-9 lat, bo tutaj była też sale lekcyjne szkoły podstawowej numer 1 w Szubinie, do której chodziłem przez 8 lat. To jest ta historia, którą we mnie odkrywam, kiedy tutaj wchodzę do tego budynku, ale też pamiętam niezwykle silne wrażenie, kiedy czytałem o tym miejscu, kiedy tu w czasie wojny zostali zapędzeni mieszkańcy Szubina. I to był jakby ich ostatni etap, etap ich życia. Zobaczcie Państwo, jak świat jest dynamiczny. Zmienia się co sekundę. Był inny, kiedy o tym mówiłem teraz, sekundę temu, był inny niż teraz już jest. Ta dynamika świata powoduje to, że często czujemy się zagubieni w tym pędzie. O, niektórzy się czują doskonale w tym pędzie. Mają gadżety, które ich trzymają tu, tu i teraz. Ten świat się kręci, a on... Tak, jestem w tym świecie, mam ten gadżet. Uwielbiam telefony, też go mam. I w tym dynamicznym świecie potrzebujemy jakiejś pewności. Czegoś, co byłoby w stanie zatrzymać tę dynamikę świata. A jest niewiele takich rzeczy. Jednym z takich rzeczy, może nawet jedynym, który jest w stanie zatrzymać dynamikę świata, to jest telefon. Następny. Poczekamy. Jak macie Państwo, to poproszę włączcie samolotowy tryb, bo będzie mi przeszkadzać. Poproszę włączcie samolotowy tryb, jeżeli mogę prosić. Bo będę się dekonstruował. Jednym z tych rzeczy, która jest w stanie zatrzymać dynamikę świata, to jest... Ja nie. Obraz. Obraz. Bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, zawsze jest w tym samym miejscu. Oglądamy w Lascaux, w Altamirze obrazy, które powstały 50 tysięcy lat temu. Świat się zmienił. A one są ciągle takie same. Nie znamy ludzi, którzy stworzyli ten obraz. Ale z ich działania możemy odczytać ich emocje, sposób myślenia o świecie. Bo żeby namalować w taki sposób bizona, który płynie przez wartkie nurty rzeki, to trzeba mieć w sobie pewien rodzaj skupienia.
Bo z tego ruchu powstaje również obraz. Powstaje sytuacja, która łączy nas z czymś, co my kojarzymy z harmonią świata. Harmonia kosmosu. Szukamy w sobie odniesień do tej harmonii. Chcemy być częścią tego kosmosu, tej harmonii. Bo inaczej to kim jesteśmy? Czym jesteśmy? Workiem skórzanym. Z krwią i z kośćmi. Był taki Francisco Goya. Namalował obraz. Rozstrzelanie powstańców madryckich. Kiedy tu wszedłem, właśnie miałem ten obraz w pamięci. Kiedy na skutek wojen napoleońskich Francuzi rozstrzeliwują powstańców madryckich, to jest właśnie ten dramat. I Goya pokazuje właśnie ludzi, którzy bohatersko nadstawiają piersi, krzyczą coś przed sekundę przed śmiercią. Tu są takie zdjęcia właśnie przed egzekucją w drugim pomieszczeniu. Zapraszam do tego Muzeum Przyszłości, gdzie możemy zobaczyć twarz człowieka, który za sekundę przestanie istnieć i on wie o tym. I Goya pokazał też między innymi człowieka, który leży w kałuży krwi, ale wygląda jak rozdeptany pomidor. Jest pytanie, kim jesteśmy, jaki jest sens bycia, po co? I sztuka jest też również próbą odpowiedzi na to pytanie. Bo nie ma dobrych odpowiedzi. Dobre odpowiedzi znają tylko niektórzy manipulatorzy, bo mówią, my wiemy, jaki jest sens życia. Poznałem życie dobrze. I mam więcej wątpliwości niż pewności. A jak ktoś mi mówi, że on wie, to dla mnie jest manipulatorem. On tyle wie, co ja, albo jeszcze mniej. Bo sztuka jest również po to, żeby uwalniać nas od lęków. Kiedy byłem, do pierwszej komunii szedłem, pamiętam, na drugi dzień. Pamiętacie, po lewej stronie siedziały dziewczynki w kościele świętego Andrzeja, po prawej chłopcy. Na czarno ubrań, dziewczynki na biało. I pierwszego dnia wszyscy poszliśmy do pierwszej komunii, a drugiego dnia wszyscy poszli do tej drugiej komunii, a ja zostałem w ławce. Bo byłem przerażony tym, że zgrzeszyłem od wczoraj. Ile miałem? 10 lat czy ile? I to się ciągnęło za mną przez całe życie. Dopiero sztuka uwolniła mnie od tych lęków. Są inne sposoby na uwalnianie się od lęków. Każdy swoją ścieżkę depcze, wydeptuje. Jedni znajdą ten sposób uwolnienia się od lęków, inni nie. Bo zawsze będą te lęki, o Jezu, jestem za gruby, o Jezu, jestem za chudy, o Jezu, mam tutaj krzywe uszy, a to zawsze będzie jakiś powód do lęku. Bo trudno jest siebie lubić, a jeszcze trudniej pokochać. Ale to jest warunek, żeby znaleźć sens życia, to właśnie musi nastąpić, chociaż trudno jest. Musiałem całe życie przeżyć, żeby gdzieś tam w pewnym momencie próbować dobić do takiego stanu. I sztuka też jest taką formą
ułatwiania pewnych rzeczy w życiu. Chociaż sama nazwa wskazuje, że jest sztuczna. I kiedy tutaj pani dyrektor zaproponowała mi wystawę, to trochę miałem opory z tego względu, że trudno jest wystawiać u siebie, trudno u siebie się wygłupiać, trudno u siebie być poważnym, no bo to jest, są ludzie, którzy mnie znają z innej epoki, z innego wcielenia i to ja też jestem ja. Z Bogdanem siedziałem od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zobaczcie, pokaż się, Bogdan, mogę cię prosić. Siedzieliśmy w jednej ławce. Bogdan mnie też zaraził sztuką, powiem wam, bo on jako pierwszy, jeden z pierwszych zaczął w Szubinie malować obrazy. No, tak się było. Tak było. Pożyczył mi farby na nieszczęście, prawda? I zostałeś malarzem. Zostałem malarzem. Także Bogdan, dziękuję ci bardzo. I jedne z pierwszych obrazów, jakie tu powstawały, to są takie rysunki, szkice. Miałem tam 18-19 lat, jakiś taki rok 74, 75, tu 77. W 77 założyliśmy grupę Plamas też, prawda? Ona do dzisiaj istnieje. Bogdan, Heniu Wojtas, Andrzej Janczewski. To były te podwaliny tej sztuki w Szubinie. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Szubin jest najbardziej artystycznym miastem w Polsce, bo tu też zawsze o tym mówię, że na głowę jednego mieszkańca, a jest tu niecałe 9 tysięcy, przypada najwięcej artystów w Polsce. I to muzyków, prawda, ze słynnego zespołu Something Like Elvis i kolejnych ich odsłon, prawda, po wszystkie inne bandy, jakie tutaj były. I oczywiście malarzy, performerów i tutaj grupę Plamas, można też powiedzieć, że kontynuowali też państwo jelińscy, Natalia Maciej, Hania Zawadzka-Pleszyńska. Jakby wszyscy tutaj gdzieś, czy Alina Gordon, która jest w tej chwili dyrektorem, też należała do grupy Plamas. I zobaczcie, co z niej wyrosło, prawda? Także zapraszam ludzi do grupy Plamas. A jeszcze też miałem o tych obrazach troszkę powiedzieć. Tu jest taki miks wszystkiego ze wszystkim. Jedne z pierwszych obrazów, tych rysunków są tutaj, w tych pierwszych gablotach. I w tych pierwszych gablotach są również albumy muzyczne, które wydałem, lub okładki płyt, do których tworzyłem projekty. Tutaj na przykład są obrazy z sądu. Kiedyś jak zaczynałem malować, to miałem taką przeświadczenie o tej harmonii w kosmosie, harmonii w naturze, o tym, że jakby jesteśmy częścią tej harmonijnej rzeczywistości. Do dzisiaj mam takie przeświadczenie, chociaż wiem, że harmonia nie oznacza szczęścia, nie oznacza raju, nie oznacza piękna. Harmonia, bo my tak kojarzymy, o, harmonia, prawda, po śmierci będziecie żyć harmonijnie, w raju, prawda, i tak dalej. No może tak, może nie. Natomiast tu na ziemi harmonia nie istnieje, bo jest zawsze albo noc, albo dzień. Albo jesteśmy szczęśliwi, albo czujemy dramat. Harmonia to jest ten punkt na przecięciu dobra i zła. Ale świat nie stoi w miejscu. Zawsze jest, kiwa się, prawda? Raz lewica, raz prawica. Raz ateiści, raz katolicy. Raz dobro, raz zło. Nigdy nie stoi w miejscu.
Harmonia to jest umiejętność budowania przez wspólnotę takiego porozumienia, które zapewni stan bliski tej środkowej linii, chociaż nigdy nie będzie stać. Byli tacy manipulatorzy, którzy próbowali postawić tę linię nieruchomo i świat do niej dostosować. Komuniści, prawda, chrześcijanie. Oni próbowali mówić, ten świat jest świetny, dobry, tylko wy jesteście źli. Taka manipulacja, prawda? I to jest nieprawda. Świat jest pełen dramatów i pełen szczęścia. Nigdy nie jest tylko jeden. Jak widzimy piękno, nie widzimy pod spodem tego dramatu. Idziemy na łąkę, mówimy, o to piękna łąka, o te motylki, jak sobie fruwają. Te motylki zżerają rośliny. Zżerają inne zwierzęta. Są motyle, które składają jaja w ciele innego tam motyla, prawda? Te larwy zjadają tego motyla od środka. On jest piękny, prawda? My też jesteśmy piękni, ale jesteśmy częścią tego spektaklu, dynamiki świata, a nie tylko jednej pozycji. I jakby poprzez sztukę próbuję, bo to nie można nazwać tego inaczej, gdzieś chwycić ten moment tej harmonii w twórczości. Tu z Henrykiem Narewskim obecnym też pamiętam, oto jest Henryk Narewski, który przez wiele lat chodziliśmy z więźniami pracowaliśmy. Byliśmy jednymi z pierwszych artystów w Polsce, którzy wchodzili do więzienia. I stali klawisze, zawsze mówili, artyści do więzienia? No co to jest, sanatorium? Myśmy tam nie wchodzili po to, żeby ich wybawiać, prawda, od czegoś, tylko jakby pokazać, na czym polega świat, dynamika świata. Nazwane zostały te nasze działania harmonia sztuki, harmonia świata, jakby poprzez działanie w sztuce dochodzenia do pewnego stanu świadomości. Bo jesteśmy też częścią tego kosmosu, który wydaje się, że posiada jakiś ład, że posiada jakieś prawa. Ale to też mogą być nasze przeświadczenia i wcale niekoniecznie takie złe, bo bez marzeń i przeświadczeń bylibyśmy narażeni tylko i wyłącznie na te skrajne przeciwności, prawda? Albo dobrze, albo źle. A tak kultura, cywilizacja mniej lub bardziej próbuje to wszystko tak postawić mniej więcej w tym punkcie. Nie zawsze się to udaje, prawda? Z reguły się nie udaje. Z reguły wojny przeważają nad czasem pokoju, ale myśmy, i tu jest taki baner, tutaj taki jest baner, który zrobiłem z dziećmi ze szkoły podstawowej w Szubinie pod tytułem Jesteśmy, jak to było? Radosnym pokoleniem. Jesteśmy radosnym pokoleniem, które nie zaznało wojny. Chcemy, aby historia była mądrą lekcją przekazywaną nam przez naszych przodków. Bo my jesteśmy takim pokoleniem, które nie zaznało wojny. Zobaczcie, spotkało nas olbrzymie szczęście, prawda? Kto wie, czy doczekamy dalej w tym szczęściu. I myślę, że to już jest powód do tego, żeby być super zadowolonym z naszego życia, prawda? Oby to trwało jak najdłużej, a z tego co wiem, to myśli się materializują, ujawniają się na różne sposoby, ale o tym to też można by tu za długo rozmawiać. W każdym bądź razie
wiem, że energia myśli powoduje to, że się pewne rzeczy materializują. I jak będziecie Państwo mieli jakieś pytania, jakieś, to zapraszam, a w międzyczasie te osoby, które posiadają kolor pomarańczowy, to nie wiem, czy ktoś to rozda. Może Bogdan, ty rozdasz? Rozróżniasz jeszcze kolory? Chyba tak, bo ma jakiś tutaj. Nie wiem, jak dla wszystkich nie starczy, to zapraszam do mojej galerii do Bydgoszczy i wtedy dorobię trochę ładniejsze, także się nie pchajcie. Może starczy. Ci, co nie mają, tak jak kolegę ze Żnińskiego kultury, widzę, że zero pomarańczy, prawda? Ale może kupić kalendarz. Promocji na 4 roku 25 zł. Pani tak tu się nie śmieje, bo tylko ten pan z kulą panią usprawiedliwia. Więc proszę Państwa, wszyscy ci, co mają pomarańcz, mogą otrzymać te karty, które Grzegorz przygotował specjalnie. Jeśli ktoś kolekcjonuje sztukę, może nie nasze pokolenie, ale za 100 lat, jeśli ten papier przetrwa, to myślę, że będzie to nie lada. Każdy jest inny, każdy ma jednak wspólną cechę. Podpis artysty, jego charakterystyczny element. Ja myślę, żeby nie mówić tak, że kogoś dyskryminujemy, czyli dyskryminujemy tych, co nie mają pomarańczowego koloru w szafie, zawsze mogą galerkę pomarańczową, proszę Państwa. Więc ten element pomarańczowy jest tutaj widoczny. Widzę, że tu się obawiają. Mamy tutaj jeszcze wspaniały wywiad Alicji Dużyk z Grzegorzem Kryszyńskim, można go przeczytać. Prace również są do kupienia. Tutaj. Nie wiem, czy to pomarańczowy. Może najpierw tym, co mają pomarańcz. Najpierw tym, co mają. Oczywiście. Dobra. Tam jest pomarańczowy obraz. Co? A. Są też tutaj. Natalia, ty jesteś total orange blue. Nawet włosy. Czy wszyscy pomarańczowi mają? Ci, co nie mają, mogą pomarańczowi. Panie Grzegorzu, coś jeszcze? Zapraszam do zapoznania się z wystawą Grzegorza Kraszyńskiego, do rozmów z artystą, właścicieli i tych, którzy nabyli obrazy. Prosimy przynajmniej o 15-minutowy poślizg, odbiorą te obrazy. Myślę, że większość prac można jeszcze kupić. Zapraszam na dalszą część uroczystości. Spotkamy. Okay. Dziękuję, super wyszło. Nie ma tylko podpisy. Ale podpisy to już za odpowiednią opłatą. Za 10 zł. Ale no. Tak, my tu mamy. Cześć, nie są już do kupienia, nie? Są. Ale moja Dorota chce ten, a to jest czemu? Ze zbiorów, nie? A ten już jest w muzeum. Cześć. Cześć. Cieszę się miło bardzo, że mogłem posłuchać tego. A byliście? Tak. No to miło mi. Chcecie się rozebrać? Czy chcecie rozebrać płaszcze? Nie. Bo tam jest taka szatnia. Tak? Jakby
będzie za ciepło, też zaraz. Dobrze, miło mi cię zobaczyć. Prosić o, żebyś mu podpisał jeden chociaż autograf. Kolego, ciebie to nie widziałem kilka czasu. Dzień dobry. Dużo się nie zmieniłeś. Nie? Bardzo dziękuję, bo ty też nie za bardzo, no. Ci powiem, że... Gadaj tak dalej. Bardzo miło widzieć, naprawdę. Taki przypadek, że tu dzisiaj jest. Proszę. To ja zaraz też poproszę. Nie, to teraz na razie nie. Dobrą kawę. Tak? Słoik. Wiesz co, to ja muszę znaleźć taki coś do pisania, nie? Okay. Moja córa, ty ją szkoliłeś, uczyłeś. Pamiętam? Pamiętam, tak. Czekaj, wezmę. Czekaj, no zobaczę, czy... Podobało mi się zawsze te twoje, wiesz, widzenie, wiesz? Dla Asi, tak? No, dla Asi, wiesz? Dobra. No. Dobra. Oj, będzie zadowolony. Trzymaj, dzięki. Trzymaj się. Trzymaj się. Zdrówka. Hej. No, myślałem, że dłużej się roz... Nie. Że wyłuszczysz. Cześć. Postarałem się, ale młodzi nie wytrzymali. Tak? Także musimy ich zabrać. Dobra. Ale był. Szybko, mam pomysł. Tak. Zobaczyłem te twoje znowu włoskie stateczki, wiesz, te wybrzeże. No. Latem wystawimy to na barce, no. I będziesz mógł tam kupę rzeczy sprzedać. Dobra. Bo ja podejrzewam, że ludzie, którzy, wiesz, zwiedzają barkę, tam są turyści różni. No. Majętni też. Jak będą ceny, to myślę, że zejdą tobie rzeczy. Wiesz? Dobra. Ja sobie z panem chcę zrobić zdjęcie. Aha, dobra. Przeobraź. My chcemy autograf. Nic nie szkodzi. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O, śliczny dzień. Chcę podziękować, bo dzisiaj mam live o 19:30. Aha. Uspokoiłyśmy swoją mową, tak wierzę. Lepiej do tego podejdę. Bardziej na ludzie. Dobra. Dzięki. Trzymaj, ja dzięki za... Cześć. Że szczególnie na obecnie świętego Marcina, z otoczenia, jest do artystów, nie? Bo tam, gdzie ty mieszkałeś, tam kiedyś mieszkał, zawsze śnieżdż. Śnieżdż na dole. To były pierwsze... Miedziu, wykorzystamy to. On to zostanie z nami to też. Chodź. O. To pierwsze rysunki, jakie na strychu znalazłem, to były jego, nie? No właśnie. Dzięki. Mogłem o tym mówić, no ale dobrze mi przypomniałeś. Proszę pana, ja bym sobie życzył, mam, proszę pana, jakiś mały, elegancki, nie za duży obrazek, 300 wydaje, wybierasz mi, co mi dasz. Ale nie dużo takich, żeby było. To nie. Nie? A jaki? No bo na przykład podoba mi się ten, ale ten to będzie ze 600 kosztuje. No jest bardzo dobry, nie? Nie. Coś takiego inaczej. Chodź, zobaczmy. Wybierz mi coś, co ty uważasz. Cześć. Dzień dobry. Idę z nim, handluję obraz, proszę pana. Który? Ten? To proszę, słuchaj, myślał, że ty się otwarcie ma. No zobacz. On mi tłumaczy, że to otwarcie było. Jesteś taki mały coś, ty. A ten by ci pasił? No ten by mi pasował. No. On na kalendarzu jest, wiesz, gdzieś. Na czym? Na kalendarzu. Nie, ja kalendarzu to 4 sztuki kupiłem. Tak, ale on też jest na jakimś, tak? Ta reprodukcja, bardzo dobre obrazy. No dobra, to tego mogę ten. Chcesz ściągnąć? Ale nie, poczekaj, bo on wisi na tej razem, nie. Na czym on jest zawieszony? To musisz pogadać. No
To jest Tom. Ignat chce te. Jak chce ten obraz kupić? Dobrze. To Iwonka by ściągnęła? Ja zaraz ściągnę. Umiesz? Proszę bardzo. Tak ja się umawiałem. 300. Dobra, dzięki ci bardzo. No. Ten. A jak przyjadę, bo potem z rodziną się wybieram do ciebie do galerii. Do galerii przyjedź. Wtedy coś... Oj! Panie burmistrzu. Znalazłem. Trzeba... To był dobry performance. No. O, to już jest kupiony. Cześć. I tak proszę ciebie. Wszystko tak, dobrze. Wszystko dobrze. Dalsze plany tego roku. Może w tym roku do Hawany polecę, bo tam jest, zaprosili mnie do Hawany na wystawę na Kubie. Ale zobaczymy, bo to jest dzięki. Bo trochę to kasy jest. Ja tam, oni trochę mi tam fundują, trochę bym. Zobaczymy jeszcze, jak będzie, nie? Bardzo panu dziękuję. Ja ci dziękuję, mam nadzieję, że się spodoba, nie? Nie, problem to na pewno, bo takie kolory ja lubię, także nie ma tematu. Dobra. To jest mój czwarty obraz u mnie twój. Miło mi, zrób mi zdjęcie, no, przyszli. Te dwa, ja ci zrobię, no mam dużo. Ty patrz, jak spadł, pękła tutaj. Nie, pękła. Folia. Ale to daj szybę. Daj szybę do zrobienia. Dobra, to tam na razie. No nie widać tego. No bo jak spadło, widzisz tam. To musi do pani. Na ścianie. Do pani dyrektor po odszkodowanie. Czy jakoś autograf tu jeszcze na tym sprawić? Masz był opis. No widzisz, że szukałem, żeby. No. Nie, tu. Widzisz, o. Już masz... Albo daj z przodu. To, żeś nie wymyślił, to daj też z przodu jeszcze jeden. Jak już masz pisaka... Tutaj nie, tu masz podpisane. Czekaj, tu. A jest na dole, dobra. Jest. Grzesiu, jak już masz pisaka, to... Walnij tu. To będziesz Hawana po tym, co? To zobaczymy. Na pół roku w Hawanie, jak już jechać, tam zostać. To nie, no tam na 2 tygodnie mam zaproszenie, wiesz, bo takie biennale, międzynarodowe biennale sztuki. Ale nie wiem, czy polecę, nie? Może tylko pracę myślę, zobaczymy, nie? No. A tobie jakie są biznesy? No, tu przyjmę na to. Ten obraz już w tej chwili nieaktualny, to co powiedziałeś, że to tylko w dniu był aktualny. No tak. A tej drugiej? Drugiej cygielniwa nie chce? Z przodu. No tak, a to jest... Ten podpis jest też częścią dzieła sztuki. Grzegorz Pryszyński. Tak. Dziękuję. Ja ci dziękuję. Wziąłeś już kota? Jest. Trudno. Pamiętasz, jak mi namalowałeś Harrisona na koszulce? Chyba ja. Coś było. Kurwa, koszulka się sprała. Poczekaj, ja coś powiem. Ty pamiętasz, jak w bramie wino popijaliśmy Lechuś Iwiński, Zbylut nie był? Zbylut. Ja już byłem żonaty wtedy Walera. Tak? I ta brama była słynna w kolejnym naszym. No masz, podpis jest autentyczny w tych kalendarzach. Tak? To jest reprodukcja, a to rozumiem. Jest podpis prawdziwy, nie? Tutaj też. To są prawdziwe podpisy. Podpisy... Robione markerem? Nie, robione farbą. Osobiście? Tak. Każdy podpis jest inny. Zobacz, nie ma dwóch równych. Porównaj, nie? Okej, okay, dobrze. Porównaj na przykład. Nie, widzę i K jest tutaj inne. Tak. I koszulka się sprawa i się zniszczyła. Jaki to by był zabytek teraz? No. A co? A co ty robisz w ogóle? Ja jestem pierdalonym kapitalistą teraz. No dobrze. Pędzę z tym światem właśnie. Dynamicznie, bardzo. A co robisz? Sprzedajesz, kupujesz? Nie, produkuję. Ale co? Produkuję metal, w metalu. Robię metal od początku do końca. Okej, okay, ale czyli co? Przedmioty jakieś. Tak, siłownie te takie. Andrzej bardzo dobrze produkuje, bo nie wie, czy Andrzej wie. Ja mam od niego bramę wjazdową i furtkę do swojego domu. Proszę bardzo. Tak, polecam. Naprawdę. To było dawno. Dawno, około 15 lat temu. Już się zmieniło. To przyjedź do mojej galerii. Masz mój telefon? Nie. Czy dam ci telefon? Właśnie... Już idziemy, tak.
Na Meduzę. Na Meduzę. Tu masz mój telefon. Tak. Zadzwoń, ja mam wielką galerię w Bydgoszczy. Gdzie? W starej fabryce Kobry. Gdzie, gdzie? Na Kościuszku. Dobra. Na Kościuszku. Na tle Meduzy. No to chodźcie. To? To są takie... Szybko, będziemy jechać. Lecicie? Pięknie, że tak. Pomyśl o tych... Maryna, moim telefonem. Grzegorz, ja się odezwę do ciebie w sprawie warsztatów dobra, seniorskich. To dobra, byśmy się dobra. Umówili jakoś, ty? To seniorom trochę innego, co będę mówił, ja żeby ich nie wystraszyć. No dobrze. Ochny piekielny. Super by było, tak. No, bardzo mi się bardzo podobało. Bardzo pięknie. Mi się wstęp najbardziej podoba, jak się tak zbierałeś, tak energia się nagromadziła i ba. Fajne, bardzo fajne. Dobra, decyzja dziękuję. Dobrego. To najlepszy finisarz, jaki widziałem w Szubinie na pewno. Najlepszy na wschód od Kcyni, na zachód od Rynarzewa. Tak, w tym obszarze. W tym obszarze na pewno. Panie Grzesiu, to jest Meduza, nie? Ja byłam, tak. To jest Meduza. Tak. Taka niebieska, byłam w Gazie, no. Mojego Michała Rynarzewa. Okej, okay. Tak? Dziękujemy. A to spojrzeć trzeba? Dobra. To jeszcze Marek, raz. Wojtek, zrób to, żeby Grzesiu na mnie spojrzeć. Dobra. Czyli weź się. Wojtek. O, dobra. Skup się, Wojtek. Dobra. Nie na, na łapu capu. No, ale Marynka... Ale dobrze, na, dobrze. Nie na mnie, on na mnie. To ja na was patrzę, czy dobrze Grzesiu patrzy. I teraz w tą stronę. Wojciech, uważaj, bo ona mi go odbiera. Dobra, dzięki. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Bogdan chce, żebyś zaktualizował mu portret. A, no. Ale fajnie. Kania, nie witaliśmy się. Cześć. Zapraszamy. Ty to może na scenie wszystkich pomarańczy. Chodźcie koledzy. Chodźcie koleżanko, tam weź mamy. Pomarańczowy, chodź tu. Chodźcie kolego, chodź. Tak? No. To nie masz brzucha przecież, to opowiadasz. Trochę to mają wszyscy. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Z Grzesiem sobie zdjęcie zrobię. Taka mi się nasunęła refleksja no. Na konwie tego twojego wykładu. Bo tak mówią, taka piosenka, że dziad przemówił do obrazu, a ten obraz do niego ani słowa, taka była ich rozmowa. Nieprawda, bo obraz przemawia do nas cały czas. Nie do każdego, bo nie każdy chce słuchać. Nie? Bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak. Z taką ładną pomarańczką. Tak. Dobra. Ty, ale żeś wyczasnął. Skąd masz taką bluzę? Córka mi kupiła. No. Dzięki. Ja zdjęcia koszulkę mam. Tak? A co? Ale ci pasuje. Zaraz inny humor, nie? A tu jakaś kobieta przyszła w tym pomarańczu. Czy to jest ten płaszcz? Co to jest? Też nie wiem, co to jest. On kładzie się. Co? Dla mojej żony, bo razem do szkoły. A gdzie jest żona? Nie przyszła. A, ty chytrusie. Chytrusie. Widzisz, jak ci pilnuje żony? Ja do Bydgoszczy muszę się wybrać. A wziąłeś? Dziękuję za koszula. Już mam drugiego, twojego. Jednego pomniejszy, pamiętasz? Pamiętam, jakiś kupowałeś tego. Tak. Tak. Ostrumecki. Dostałem zdjęcie? Tak.
one teraz same nie stanowią jakiegoś faktu. To jest chyba ten, no. Może być, bo Jarku, dziękuję Ci za wszystko. Ale to nie jest drama. Ale to jest Dziękuję. Chcemy kolejny twój do naszej domowej kolekcji. Bardzo dobry obraz. Nazywa się Kobieta z koniem. Możesz nie rozpoznawać kobiety, ale konia na pewno musisz rozpoznać. Ile? 600? 500? Ja się zawsze zadaję. 550? Masz? No masz, pytaj. No dobra, 550. Przyjdźcie do galerii, tam jeszcze wam jakiegoś bonusa dam później, nie? W galerii. Macie mój telefon? Ja mam do ciebie, ale nie wiem, czy jeszcze... Ja mam ten od lat, nie? Ale stara fabryka obuwia Kobra. Taka dużą, kupiłem dużą galerię. Taką, wiesz? Pracownia, galeria. Zapraszam, bo... 600? 600-451. Cześć, do zobaczenia w Bydgoszczy. Dziękuję. Muszę w końcu. Przyjedź. Cię wybrać. Przyjedź. Grzegorzu, ja Ci zaraz podziękuję. Jak masz coś do pisania... Ty skąd masz ten... Tu masz mi się podpisać. Pokaż to tej Kamili. Ale tu autograf musi być. Poczekaj. Uważaj, bo tam leci ze środka. Kolega znalazł, zobacz. Coś, czego ja nie mam. Stary katalog z galerii Test w Warszawie. Znasz taką galerię Test w Warszawie? Zobacz, to był chyba mój pierwszy katalog, do którego Jola Ciesielska pisała. Z którego roku? Ja nie wiem. Który to rok był? No to był obraz, a galeria? Ja nie, a to są Grzegorz bardzo stary. 98 rok, wiesz? 98. Wiesz, prace moje stare. No jeszcze w Szubinie mieszkałem. Ty, no to ci podpiszę. No nie? Już obowiązkowo, bo jakbym nie pisł sławny, o, przepraszam. To wiesz, jak pójdę na giełdę i skasuję to. A tak co? O kurde. Przyjedźcie po bonusa. Ale naprawdę jest, wiesz, jest naprawdę trafiony. Zresztą ja wiem, że ty masz takie spojrzenie. Zobacz, artystyczne. Kupili taki ładny Kobieta z koniem i on mnie się pyta, który to koń. Która kobieta, który koń. No, to tak jak był taki dowcip, to był Mleczki, nie? Siedzi król na tronie z królową, a na dole leży Gulliver i pełno takich liliputów, nie? A król do królowej, ty, który to Gulliver? To jest podobnie. No tak jak ze szkoły, ta typiara z łasiczką, nie? Teraz. Że co? Ta typiara z łasiczką. A. Jeszcze miałam przekazać dla ciebie pozdrowienia od Zbyszka Kubusza. A mógł przyjechać, nie? No, bo chciał przyjechać, ale dzisiaj ma piwniczkę swoją maleńką. Na Hetmańskiej? Pokazałeś to do dyrekcji? Wiesz, która to dyrektorka? Dyrektorka muzeum, wiesz, która to jest? Cześć. Pokaż jej, że masz taki, bo ona nie ma takiego, ale pokaż tylko jej. A które? Ja bym też dyrektorka. Spytaj się, która to jest dyrektorka. Bardzo dobry obraz. No i właśnie przyszedłem ponegocjować. No negocjuj. Nie wiem właśnie od czego zacząć, bo nie ma wyjściowej to, ceny. To ja zacznę. Stopką, to chyba 200 tak. Złotych drożdż. Nie, to ja zacznę od tego, że 1200. 200 razy 7, bo tam widziałem taką zachętę. Minus 70%? Właśnie. No tak, to jest taka możliwość. Teraz ty, chciałbym, teraz ty proponuj, ile proponujesz. I chciałbym właśnie zaproponować
300. Mało. Po starej znajomości. 1000. Dla odkurzenia. 1000. Niestety nie stać mnie. No teraz ty podnieś trochę. 350. O Jezu. Ale chyba euro. 950. Będziemy bardzo długo negocjować. No idź. Bardzo no, długo będziemy negocjować. Dawaj, o 50 zł. Dawaj. Tu 400. 900. I proponuję... Andrzej po... Nie. I to tym bardziej tyle, Andrzej. Tyle to ja daję. Ile? 900. Przegrywam. Przykro mi bardzo. Nie żartuj. Nie żartuj. Może to być inaczej. No, dodaj ty teraz. No. No, ale ja więcej niż 900 to no, już... Negocjacje są. To już odpadam na temat akwarelii. Ale 1900 biega. Nie. Zaczęliśmy... Artur, jak chcesz, możesz dać 1900. Na razie cena doszła... Kolega proponuje 400. Ja tak, ja proponuję 900. I teraz trzeba... negocjować. No nie, 650 to już bym na tym bym skończył. To jeżeli nie weźmie, to ja to biorę. Dobra. Dobra. Bierze. Andrzej bierze. Chyba, że Andrzej. Nie, ja idę tam, to dwa, nie? Aha. Ja tam, że zakochany jestem, nie? To daj Andrzejowi. Dobra. Bo... Znaczy, generalnie ja cały czas szukam. To jakbyś za 400 przyjedł do mnie do galerii, coś znajdziemy. Super, wybierzesz, super, jasne. Masz telefon mój? Mam, dałeś mi wizytóweczkę. Przyjedź do galerii i będziemy negocjować. Będę, nie? Dobrze. Ale ja bardzo bym, bardzo pełne, pałam sentymentem do lat 80. No. Masz za 500 zł. Naprawdę. Za 500 zł. Tamten, lepny jest. Który? Ten na wprost? No. No jest. Pan aha. Mówi, że to jego. Tak? Czyli to prawda. Nie, to nieprawda. Chłopie, to ciebie nie stać na to. Tak, już. Dziękuję. Masz jakąś ochronę, żeby tutaj... Nie, no ochronę security. Tak. Ochronę tak, no. Security. Historyczne obrazy, tak. No. Macie, macie. Niech pan przyjdzie, bo pan pamięta to. Było inaczej. Tak to było. O. A my jesteśmy na... Dochodźcie też na zdjęcie. Bez swego konia i przyjdźcie. Było? Grzegorze. Panie Józefie, pan pokaże, co pan zakupił. No jeszcze do przodu. Ramkę możesz wymienić, bo ja ją sam robiłem. Ja wiem, tak. Ja ale wiesz, no, jest robiona przeze mnie, nie? Tak. Dobrana, wiesz, żeby kolorystycznie było wszystko. Chyba, że ci nie będzie pasować, to tam... Znajdziemy, może... znajdziemy na to artystyczny układ. Dziękujemy. Wpadnijcie do mnie do galerii, nie? Na pewno. No. Mamy adres, mamy zaproszenie. Ciao. My też się żegnamy. Ojej, naprawdę. Lecimy na spotkanko na razie. Pa. Dobrze, miłego dobrego. Przyjedź do mnie zapracowny. Ostatni widok tego komina. No, ja wiem. A kiedy są te w kwietniu? 7 kwietnia. No. Ja mam urodziny 7 kwietnia. No, no to Boże, kochany. Cześć. Dobra, fajnie. Cześć. No cześć, cześć. Dziękuję. Drugi raz. Dziękuję. Dobra. Co? Cześć, witaliśmy się, nie? No tak, ale Grzegorz. Oczywiście. Ale Grzegorz może ofiarować. Grzegorz nie ofiarował do szkoły. Co, co? Ale teraz mi się podoba, mam nowy gabinet. Cię zapraszam na kawkę, bym taki obraz bym przytuliła. Ale szukał, żeby... Będziemy negocjować. Ty zobacz, jakim ona ma wdzianko. Specjalnie na dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Znaczy to pomysł dyrektorki. To te, o, to jest ta dyrektorka, która miała pomysł. Ja wiem, no przesuńmy się, bo tam
chodź do zdjęcia. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Ja ci też dziękuję i zapraszam do galerii. Tak. Masz telefon mój? Tak, tak. Grzegorz, chodź zapozuj z nami. Pan pewno też masz, bo mieliśmy kontakty do kiedyś. Ja ci wysyłałem chyba, nie? Co? Nie wiem, czy... przyszli mi SMS-a, bo może mam stary telefon. Nie? Albo... Grzegorz, tutaj ten. Grzegorz, w środku. W środku. Ale tu jeszcze, o, chodźcie tutaj. Józef. Kupił obraz, proszę. Ja też poszukuję kogoś, kto by mi kupił obraz. Zasłania mnie ten obraz. Nie chcę zasłaniać. Ale kto robi to zdjęcie? Nie wiem. Bo nie wiem, gdzie się uśmiecha. Mnie nie widać. Jakie szczęście. Ojeju. Proszę. Mówiłeś o... realizowaniu się myśli, nie obraz. Materializowanie. Nawet co, masz taki przykład? Konkretnie. Byłem w zeszłym roku na takiej wyspie Fuerteventura. Rano. W jakim terenie? To są Wyspy Kanaryjskie. Aha. I rano wstaję i do mojej pani, która robiła śniadanie, zacząłem opowiadać jej sen. Nigdy nie opowiadam snów. Ale przy śniadaniu siedzimy, śniło mi się, że byłem w Melbourne, tam gdzie miałem wystawę kiedyś, i idę w tym śnie, gdzieś idę i wchodzę do jaskini, nie mogę wyjść z tej jaskini. Taki spocony się obudziłem. No i jedziemy samochodem, tam na wybrzeże jedno, drugie. I patrzymy, jest jaskinia. Wyszliśmy do jaskini. Ale ładna jaskinia, w ogóle o śnie nie myślę. I nagle, to było nad samym oceanem, i nagle się odwracam, wejście do jaskini było tej wielkości, co ten łuk. I nagle tak się odwracam, patrzę, całe te wejście jest ściana wody. Ocean wlewa, zaczął wodę, ale cały, nie? I my szybko do góry, tam po kamieniach. Ja już się mówię, kurde, no... Za chwilę nas nie będzie, nie? Jak zaleje jaskinię. Zobaczyłem moją śmierć. I po 15 minutach, żeśmy tak się częśli, zaczęły te fale odpływać. I jak wyszliśmy tak po pół godziny, mówię, przecież ja ci opowiadałem ten sen. Tylko jaskinia różniła się tym, że w śnie była taka kolorowa, beżowa, taki kolor, a tu była czarna. Ja mówię, kurczę, ale mam więcej innych przykładów, ale to by godziny opowiadać. Nie? Ale my byliśmy ty w też Szyndarku, masz? Tak, o. Słuchaj, śpimy w jednym pokoju, byłyśmy, Emila mi opowiadał ten sen. No, ty, tak. No mów. No. Śniło jej się wojna. I ten bunker. My na drugi dzień idziemy zwiedzać. Idziemy zwiedzać. Jesteśmy w tym bunkrze przy barku. O. I jest ta symulacja, nie? No identyczne, wszystko jej się śniło. No to dlatego ja miałam ten sen z tym. Mówię, kurczę, z tą... Ale w ogóle namalowałem kiedyś śmierć swojego przyjaciela. Miałem w Sydney wystawę i dostaję telefon, że mojego przyjaciela znaleźli na powierzchni jeziora, a na wystawie wisiał mój obraz, gdzie taka postać po powierzchni pływała i był taki zamilkły, taki napis zrobiłem i ryby pływały wokół. Ale to robiłem kilka miesięcy wcześniej. Jak mi powiedzieli o tej śmierci, mówię, kurczę, no to ja to namalowałem. Nie? Dlatego wiem, że myśli się materializują, i bo to jest energia. A my kształtujemy świat, świat nas kształtuje, ale my też kształtujemy świat, nie? Ale to by trzeba godzinami rozmawiać, bo mam bardzo dużo przykładów, nie? Ale wierzysz to, nie? Kiedyś się śmiałam z mojej mamy, jak opowiadała, co jej się śniło. Mówi, przestań głupotę opowiadać. Też, mi się duchy śniły. I rzeczywiście historia tej Józefinie to było w tej wizji. Nazwę pamiętam, pracowaliśmy. I w nocy śniły mi się duchy, które nie duchy, postacie ciemne, które wchodzą do pokoju. No i co? I rozmawiają między sobą. I nagle jeden z nich podchodzi do mojego łóżka i tak mnie, tak jak kotek, mości. No. Ja z przerażeniem zaczęłam krzyczeć. Obok mnie spała na łóżku siostra, mnie obudziła w tym śnie. I przy śniadaniu pytamy, czy tutaj w związku z tym, że ten budynek jest taki stary, czy jest jakaś historia, pani mówi, tak, w jednym pokoju. Ale jeszcze nie mówię, kiedyś musi pogadać, teraz muszę iść do gości. Dziękuję. Nawet jak jest
trochę ostro i tak dalej, ale ja nie lubię kamery, wiesz, jakoś... Twój kot, twój jedłot, jesiotr, jak się mówi. Jesiotr. Tak, a myślę, że... No, a myślę, że... I co, Heniu? Zawsze ci się podobała. Taką specjalnie taką lepszą laskę wyciągnął. Mówi, pokażę się z taką fajną laską. Chce się nie śmieć, na laskę można przesunąć. Można. Możemy zrobić zdjęcia? No.